Na rodzinną wyprawę w góry zapraszają Hotel Buczyński i Park Hotel w Świeradowie-Zdroju. Wojtek Grzegolewski, witam w kolejnym Top 5 Silesia Flash. Wiedziałem, że doczekam na pewno tej chwili, kiedy dowiem się, że białe to czarne, a czarne to złote, bo to w Polsce chyba normalne, ale nie przypuszczałem, że to nastąpi szybciej niż kompletnie nieśmieszny dowcip prowadzącego. Prezydent z żoną idą przez miasto. Adrian patrzy i krzyczy: zobacz, futra stuwa, marynarka 50, koszula i spodnie dycha. O co tym ludziom chodzi z drożyzną? Kochanie, to jest pralnia. Na początku Top 5 Silesia Flash przejdziemy się przez Katowice. Razem z uczestnikami Marszu dla Klimatu pojawiło się mnóstwo ludzi, mnóstwo proekologicznych haseł i sporo zastrzeżeń do policji. Między innymi za przetrzepanie autokaru z Warszawy i zatrzymanie kilku manifestantów. Uczestniczymy dlatego, że to co się dzieje w tej chwili na świecie, jak bardzo ociepla się klimat, wreszcie politycy muszą też to zauważyć i wziąć wreszcie te sprawy w swoje ręce, więc my też chcemy tutaj jakby zamanifestować, że widzimy jaki jest smog, jakie jest powietrze, martwimy się o nasze dzieci, martwimy się o naszą przyszłość. Węgiel się kończy, a trzeba myśleć o przyszłości, stąd też to hasło Save the Future, bo nie chodzi tylko o to, co będzie za 5, za 10 lat, natomiast chodzi o to, co będzie za lat 20, za lat 30. Jeśli nie podejmiemy globalnie, nie tylko na Śląsku, ale na całym świecie, rozsądnych akcji zmierzających do tego, by ograniczyć spalanie paliw kopalnych, ropy, gazu, węgla, to niestety ten świat będzie wyglądał zupełnie inaczej niż świat obecny. Smog, horror, ojczyzna, krzyczeli i głosili na jednym z transparentów uczestnicy marszu. Nie ma się więc czemu dziwić, że do tablicy wywołani poczuli się oni. Ci, którzy kiedy krzyczą o czymś czarnym, to zazwyczaj zaraz po tym leci wiązanka bluzgów tak długa, że programu by nam na pewno na nią nie starczyło. Tym razem narodowcy czarnego bronili. W Katowicach ci, którzy skręcają tylko w prawo, zorganizowali manifestację poparcia dla węgla. Czarne złoto naszego regionu ich zdaniem jest opluwane i zakłamywane są możliwości jego ekologicznego wykorzystania. Gdzie? Rzecz jasna na szczycie klimatycznym ONZ. I tak oto stajemy się, proszę Państwa, świadkami historycznej chwili, kiedy skrajnie prawicowi polubili to, co czarne. Prawo i Sprawiedliwość, które się teraz chwali, to oni nie są prośląscy, tak? Bronią śląskiego przemysłu, bronią tutaj kopalni, bo przecież Platforma Obywatelska zamykała te kopalnie przez ostatnie 8 lat. Ale co się przez te 3 lata zmieniło? Nic się nie zmieniło. Żądamy wypowiedzenia przez rząd pakietu klimatycznego z tego względu, że narzuca on zbyt duże, zbyt wygórowane zmiany naraz. Oczywiście nasza gospodarka powinna się zmieniać na bardziej ekologiczną, natomiast musi się to dziać w sposób racjonalny. Nie może to prowadzić do likwidacji całkowitej na przykład górnictwa. Węgiel jeszcze się nie ustosunkował do manifestacji poparcia, ale postaramy się o jakiś komentarz, na przykład hałdy węgla w następnym programie. Natomiast wśród katowickich narodowców ponoć zaobserwowano chorobliwe zainteresowanie kosmetykami z węgla kamiennego i węglową biżuterią. Z tym kremem z miału, panowie, nie przesadźcie, bo patrząc w lustro zaśpiewacie sobie potem: jest już ciemno. Takie zdecydowane poparcie jak dla węgla przydałoby się którejś ze stron o konflikcie o to, czy w pobliżu Parku Śląskiego ma stanąć osiedle, czy też nie. Osiedle Green Park Silesia, a dokładnie plan jego powstania, rozgrzały do czerwoności mieszkańców nie tylko Chorzowa, ale i Siemianowic, a także Katowic oraz obrońców Parku Śląskiego. Łukasz Korsak za pomocą profilu facebookowego Ratujmy Park Śląski zorganizował zbiórkę podpisów przeciwko budowie kontrowersyjnego osiedla. W wersji elektronicznej zebraliśmy już chyba grubo ponad 5 tysięcy podpisów. Istnieje też wersja papierowa, która krąży w różnych miejscach. Można ją w parkowym Rebel Gardenie podpisywać, w różnych miejscach w Siemianowicach Śląskich, w różnych miejscach w Katowicach. Planujemy tą petycję na ręce prezydenta miasta Chorzowa złożyć 20 grudnia. Myśmy też wysłali do wszystkich, do prezydentów miasta Katowic, Siemianowic i do Chorzowa taką petycję właśnie, żeby o przeciwko budowaniu. To Siemianowice już odpowiedziały, wiemy, że Katowice tak samo do siebie włączyły. A Rada Miasta Siemianowic uchwaliła, że wyrazi stanowczy sprzeciw wobec planowanych inwestycji mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Jedynie tylko wtedy, jeżeli są stroną w postępowaniu i tutaj ma za działanie prawo budowlane, ale zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy może zaskarżyć uchwałę Rady Gminy do sądu administracyjnego. Tutaj jednak będą musieli mieszkańcy wykazać interes prawny.
Trzeba przyznać, że inwestor, który chce postawić osiedle tuż przy Parku Śląskim, to prawdziwy poker face. Za nic, mając sobie protesty mieszkańców, wbił w ziemię nie pierwszą łopatę, a osłupiałych urzędników z Chorzowa. Podczas specjalnego spotkania na szczycie magistrat inwestor, urzędnicy od tego drugiego usłyszeli, że jak nie osiedle, to niech radni sami sobie wybiorą, co przy granicy parku ma stanąć. Do wyboru są jeszcze galeria handlowa albo stacja benzynowa. My rozmawiamy z różnymi partnerami, z różnymi kontrahentami. Jedni chcą postawić tam stację benzynową, niektórzy mówią o jakichś usługach handlowych. Być może będzie to centrum handlowe, być może to będzie jakiś wysoki hotel. No tutaj, jeżeli chodzi o możliwości, mamy ich bardzo dużo i gwarantuje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ja myślę, że on nas po prostu prawie że zastraszył, że albo to, albo to. Także no nie wiem, czy tak można w ogóle postępować, mimo że mówi się o jakiejś kulturze biznesu i tak dalej, że przedstawia się inwestor jako spółka stąd, że rozumie potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Wiadomo, tanksztera czy galeria przy samym parku są niesamowicie potrzebne. Wiewiórki jak zabraknie im orzeszków, to sobie kupią, a dziki jak się zmęczą uciekaniem przed leśniczym i wyżeraniem z hasioków, to wpadną na hot doga albo zastukają raciczką do kontenera, bo jak nie będzie mieszkań, to można będzie sobie kupić kontener. Koszt porównywalny. Przed Uniwersytetem Śląskim stanęły kontenery, które mogą w przyszłości być panaceum na problem z małą ilością miejsca na budownictwo mieszkaniowe. Problemem może być tylko koszt, bo kontener na pełnym wypasie to bagatela, prawie dwie bańki. Jeśli na przykład duża firma ściąga ludzi na delegację tutaj do Katowic, to ci ludzie już sprawdziliśmy, że oni woleliby być w takiej wiosce, niż siedzieć samemu w hotelu albo w mieszkaniu. Ponieważ mogą poznać nowych ludzi, mogą pracować z innymi na miejscu, jakby pomaga im to w rozwoju i pomaga im to w produktywności. The village with many activities like sports, culture, co-working, co-living. Wioska przystosowana do różnych aktywności jak sport, kultura, wspólna praca i nocowanie czy gastronomia. To dlatego wszystko musi być zintegrowane. Musimy łączyć wiele funkcji tak, żeby było przyjaźnie dla ludzi, żeby mogli spróbować i cieszyć się nowym sposobem życia. Enjoy a new way of life. Pytanie tylko, jak w takim kontenerze ogarnąć dobry melanż? Chyba tylko na Wi-Fi. No i jak zmieścić te 60 cali, na których oglądacie co tydzień top 5 Silesia Flash? Coś na pewno wymyślicie. Widzimy się za tydzień, czyli w kolejną niedzielę o 19:50. Oczywiście w telewizji TVS. Nie zapominajcie także o Silesia Flash. Nasze serwisy od poniedziałku do piątku o 16, 17:45, 20 i 22:45. Widzimy się w niedzielę. Wojtek Grzegorzewski, strzałeczka. Dżingiel. Od kontenery. Ej, tu. Od pytanie tylko. O, tak. Na rodzinną wyprawę w góry zapraszają Hotel Buczyński i Park Hotel w Świeradowie-Zdroju.